te wakacje wyszła nowa wersja Unity. Unity 2017.1. Przyniosła ona ze sobą wiele ciekawych, niektórych nawet świetnych zmian i nowości. Postaram się niektóre z nich Wam przedstawić. Timeline. Narzędzie, które bez potrzeby programowania i pisania skryptów pozwala na tworzenie przerywników filmowych w grach, zwiastunów na silniku Unity, urywków rozgrywki i innych kinematycznych sekwencji. Całość opiera się na założeniu przeciągnij i upuść, a przeciągać możemy takie rzeczy jak animacje, obiekty, dźwięki czy nawet sceny. Cinemachine. Zaawansowany system kamer, który pozwala aranżować ujęcia w grze lub przerywnikach filmowych jak prawdziwy reżyser filmowy. Nie potrzeba żadnego kodu i skryptów. Unity na swoim blogu nazywa to początkiem ery kinematografii proceduralnej. Kamery mogą śledzić gracza, skupiać się na wielu obiektach i jednocześnie dynamicznie umieszczać wiele obiektów w kadrze lub w przypadku, gdy mamy wiele kamer, automatycznie wybierać tą, w której ujęcie jest najlepsze. Efekty post-processing, czyli filtry, które są nakładane na kamerę, zanim obraz zostanie pokazany graczowi. Poprawiono, ulepszono i dodano nowe efekty, dzięki którym sceny w grze mogą wyglądać jeszcze bardziej realistycznie i dramatycznie, co pozwala lepiej opowiedzieć historię za pomocą grafiki. Zmiany pozwalają przykładowo zaznaczać obszary, w których dane efekty mają działać. W ten sposób dopiero gdy gracz wejdzie w dany obszar, efekty zaczną być widoczne. Co więcej, po przejściu z jednego obszaru do drugiego, Unity postara się, aby to przejście było płynne i łagodne. Collab. Narzędzie dla zespołów, które tworzą gry w grupach. Oprócz tego, że pozwala pracować na jednym projekcie w tym samym czasie wielu osobom, pozwala także m.in. zobaczyć, które pliki są aktualnie edytowane oraz przez kogo, publikować pliki, aby każdy członek zespołu miał do nich dostęp oraz sprawdzać różnice w plikach i wycofywać zmiany. 2D Sprite Atlas. Nowy zasób, który pozwala zapakować wiele grafik dwuwymiarowych, czyli sprite'ów, w jedną paczkę. Pozwala to na większą kontrolę nad grafikami oraz łatwiejsze ich wykorzystanie na bieżąco podczas działania gry. Sprite Mask, czyli maskowanie. Nowy świetny sposób, aby zakrywać lub pokazywać tylko wybrane elementy obiektów. Chcemy pokazać obraz tylko wewnątrz ramki, nic prostszego. Maskowanie działa tylko na sprite'y oraz na system cząsteczek. Nagrywanie animacji. Na scenie testowej można nagrać animację, zapisać ją i później wykorzystać w grze gdziekolwiek się chce. Pozwala to na prostsze korzystanie z animacji i odciąża silnik, który nie musi przeliczać fizyki obiektów tak intensywnie. Przyszło też wiele zmian i poprawek do systemu cząsteczek. Najciekawsze z nich to m.in. możliwość używania sprite'ów jako cząsteczek oraz możliwość ustawienia, że cząsteczki oddziałują na obiekty, w które uderzą. Unity teraz pozwala też na dobranie położenia cząsteczek zgodnie z kierunkiem ich ruchu. Zawitał też nowy kształt emisji cząsteczek, donut, czyli tzw. pączek z dziurką. Z mniejszych zmian Unity wprowadził opcję, dzięki której możemy edytować kąty bezpośrednio w edytorze. Unity pozwala teraz zainstalować Visual Studio 2017 w wersji Community wraz z silnikiem gry. Przy okazji pochwalili się dobrą nowiną dla użytkowników Maców, bo otóż to wyszło Visual Studio dla Maca, przystosowane do Unity i do jego narzędzi. Zmian jest o wiele więcej, żeby je wszystkie wymienić, trzeba było spędzić tu parę godzin. Link do pobrania nowej wersji silnika oraz do spisu wszystkich zmian znajdziecie w opisie filmu. Niedługo na kanale pojawią się też filmy dedykowane niektórym nowościom. Wyczekujcie ich, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.